W Baalbek w Libanie badacze stają przed zagadką. W fundament świątyni, która w rzeczywistości nie powinna istnieć, wmurowane są trzy niezwykłe kamienie. Na dodatek filary świątyni są wykonane z kamienia, który występuje tylko w Asuanie w Egipcie, czyli prawie 1500 kilometrów dalej. Transport ciężkich kamieni już w dzisiejszych czasach stwarza problemy. Kamienie ważące tyle, co największy z Baalbek, musiałyby być dzisiaj podniesione przez 18 ciężkich dźwigów. Nawet elementy prawie 100 kolumn wymagałyby niesamowitych konwojów specjalnie zabezpieczonych ciężarówek. Ale te kamienie zostały przeniesione na taką odległość w czasach, gdy nie było ani asfaltu, ani silników. Wszystko to dało początek spekulacjom, czy kamienie z Baalbek są również pozostałością po dużo starszej kulturze, która dysponowała zaawansowanymi technologiami? Kto tak naprawdę mógł stać za budową świątyni w Baalbek? Sprawdzimy to w dzisiejszym filmie. Ale zanim zaczniemy, jak zawsze prosimy o Wasz aktywny udział. Zapraszamy do komentowania na końcu filmu odpowiednio do tematu. Wszystkie szczególnie inteligentne, pomocne i inspirujące komentarze naszych subskrybentów będą w przyszłości dodatkowo nagradzane. Otrzymasz od nas serduszko, a najlepsze wypowiedzi zostaną przypięte na samej górze. Upewnij się, że kliknąłeś już subskrypcję, polubiłeś nasz film i wspomnij o tym na początku komentarza. Tajemnica Baalbek. Baalbek we współczesnym Libanie to starożytna osada, która kiedyś stała na głównym skrzyżowaniu szlaków karawanowych z północy, wschodu i południa. Przez tysiąclecia Baalbek był zamieszkiwany i przekształcany przez wiele kultur i ludów. Po biblijnych Kananejczykach przyszli Grecy pod wodzą Aleksandra Wielkiego, a następnie Rzymianie. Wszystkie te kultury wybrały bardzo szczególne miejsce na swoje świątynie i miejsce kultu – wzgórze nazwane przez Aleksandra Wielkiego Heliopolis. Do dziś leżą tam ruiny sanktuariów Rzymian. Do najbardziej okazałych budowli należały świątynia poświęcona Jowiszowi i świątynia ku czci Bachusa, boga przyjemności i wina. Na pierwszy rzut oka ruiny tych świątyń wyglądają jak wiele innych świątyń rzymskich. Kamienne fundamenty, kolumny, leżące wokół kawałki kamienia i pozostałości figur bogów. Jednak kompleks świątyń w Baalbek kryje w sobie nierozwiązaną do tej pory tajemnicę. W fundamentach świątyni Jowisza znajdują się trzy kamienne bloki, znane jako trylit. Te kamienne bloki, długie na 19 i szerokie na 6 metrów, ważą po 800 ton każdy i są tak gładko obrobione, że żadna kartka papieru nie znalazłaby miejsca w spoinach. W kamieniołomie w Baalbek badacze znaleźli trzy pozostałe kamienne giganty. Chociaż nigdy nie opuściły kamieniołomu, są uważane za największe kamienne pomniki, jakie kiedykolwiek zostały stworzone i przeniesione przez ludzi. Kamień ciężarnej kobiety, kamień południa i zapomniany kamień ważą po ponad 1000 ton i do dziś pozostają tajemnicą, jak zostały wykonane i przyniesione. Te trzy kamienie omówiliśmy już szczegółowo w innym filmie na naszym kanale. Dzisiaj przyglądamy się kolejnej tajemnicy Baalbek, a są nią kamienne kolumny. 100 kolumn z Asuanu do Baalbek? Dziś sześć wciąż stojących kolumn korynckich to znak rozpoznawczy Baalbek. Kiedyś były one częścią świątyni Jowisza, którą otaczały w sumie 54 kolumny tego typu. Te kolumny są wyjątkowe, są największymi wzniesionymi w czasach starożytnych. Wysokość każdej wynosi 22,6 metra, a średnica to 2,2 metra. W ten sposób kolumny te dwukrotnie przewyższają słynne na całym świecie zabytki Akropolu w Atenach. W przeciwieństwie do trylogii, kolumny nie zostały zbudowane z jednego kamienia, lecz zostały złożone z doskonale dopracowanych pojedynczych części. Najbardziej zdumiewającą rzeczą w tym pomniku jest pochodzenie kamienia. Dziś wiemy z całą pewnością, że różany granit pochodzi z kamieniołomu w pobliżu Asuanu. A jest to, jak zapewne od razu rozpoznałeś, w samym Egipcie. Od razu wyjaśnię skalę. Baalbek jest dzisiaj oddalony od Asuanu o około 1444 km. Tak przynajmniej podaje Google Maps, które dziś oczywiście korzysta z dróg, które są utwardzone i po których mogą jeździć samochody. Świątynia Jowisza została zbudowana w Baalbek w II lub III wieku naszej ery. W Cesarstwie Rzymskim istniało coś takiego jak drogi, wozy i z pewnością wiele zwierząt pociągowych, niemniej jednak transport takiej ilości kamienia jak ten przypomina prawdziwy cud.
Z Asuanu do Baalbek przewieziono nie tylko materiał na 54 kolumny świątyni Jowisza, ale także dalsze elementy na około 50 kolumn świątyni Bachusa. Ładunek kamienia wyniósł wtedy kilka tysięcy ton. Kamień kobiety w ciąży, który pokazaliśmy na początku filmu, waży nieco ponad 1000 ton. Tutaj pokazujemy zdjęcie modelu w Jungfrauenpark w Interlaken w Szwajcarii, który pokazuje siłę, jaka byłaby dzisiaj potrzebna do podniesienia 1000 ton. Teraz możesz sobie wyobrazić siły potrzebne do przetransportowania ładunków kamiennych o wadze kilku tysięcy ton na odległość 1440 km. Jeśli kiedykolwiek widziałeś rzymską drogę, wiesz, że były to proste, brukowane drogi z wybojami, rowkami i szczelinami pomiędzy kamieniami. A jak Rzymianie mogli sobie z tym poradzić? Istnieją dowody na to, że Rzymianie mieli skomplikowane systemy podnoszenia i ciągnięcia. Sposób ich działania zachował się w kilku dokumentach. Rzymski architekt i inżynier Witruwiusz opisał system krążków w następujących słowach. Na wysięgnik potrzebne są dwie belki, których grubość zależy od maksymalnego spodziewanego obciążenia. Są one połączone u góry żelaznym strzemieniem i podzielone u dołu na kształt odwróconej litery V. Do głowy wysięgnika przymocowane są liny ułożone dookoła, żeby go ustabilizować. Na szczycie jest koło pasowe. Ta płaskorzeźba znaleziona w Via Cassia we Włoszech pokazuje technikę obsługiwaną dokładnie przez dwóch mężczyzn. Można ją wykorzystać do wyjaśnienia, jak kamienie były wciągane na wózki i jak elementy były układane jeden na drugim, by stworzyć kolumny w Baalbek. Niemniej jednak dla krytycznych umysłów wydaje się prawie niemożliwe, że Rzymianie transportowali kamienie ważące kilkaset ton na taką odległość. Zagadką jest również, dlaczego w tym miejscu musiał być użyty różowy granit, skoro kamienie o innych właściwościach byłyby dostępne w kamieniołomach położonych bliżej. Niemniej jednak kamienne kolumny świątyni Jowisza i Bachusa nie muszą przeczyć ludzkim możliwościom Rzymian do tego stopnia, żebyśmy musieli myśleć o pracy istot pozaziemskich. Można jednak z dużą dozą pewności wykluczyć, że Rzymianie przenieśli trzy kamienne olbrzymy z Trytonu. Jeśli widziałeś już nasz inny, nowy film na ten temat, to być może wiesz, że istnieją świadectwa, iż Rzymianie byli przytłoczeni transportem obelisku z Karnaku. Dopiero gdy cesarz Konstantyn Wielki kazał ściąć obelisk, można go było przewieźć do Konstantynopola. Obelisk waży maksymalnie 500 ton i potrzebował kilku lat, by odbyć swoją podróż. Kamienie trylitu w fundamentach świątyni Jowisza w Baalbek ważą jednak co najmniej 800 ton i tym samym znacznie przekroczyły nośność i możliwości Rzymian. Tajemnica gigantycznych bloków kamiennych. Do dziś badacze zastanawiają się również, dlaczego trzy gigantyczne kamienie zostały pozostawione w kamieniołomie w Baalbek. Istnieją trzy teorie. Po pierwsze, kamienie mogły okazać się zbyt ciężkie i dlatego pozostały leżące. Po drugie, kamienie były elementami znacznie większego pomnika jeszcze sprzed czasów rzymskich. Ten jednak nie mógł zostać ukończony. Lub po trzecie, kamienie były odrzucone, połamane lub nieodpowiednio wycięte z kamienia. Gdyby kamienie rzeczywiście były zbyt ciężkie do transportu, budowniczowie, którzy je stworzyli, zmniejszyliby ich rozmiar i z pewnością wykorzystali gdzie indziej. Po wycięciu takiego bloku w kamieniołomie nie jest on po prostu pozostawiony na pastwę losu. To wyjaśnienie pasuje również do argumentu, że kamienie mogły być odrzutami. Ponieważ do budowy fundamentów Baalbek i świątyń użyto wielu mniejszych bloków kamiennych, robotnicy z pewnością by je pocięli. Obecnie nie ma dowodów na to, że fundamenty pod świątynią Jowisza są starsze niż okres rzymski, jednak często spekuluje się, że tak właśnie jest. Nie tylko fundamenty kompleksu świątynnego w Baalbek zawierają kamienie, które w rzeczywistości były o wiele za duże, by mogły być transportowane w czasach starożytnych. Zjawisko to występuje również w piramidach w Egipcie i tzw. zapomnianej piramidzie Baka. I co dziwne, w każdym z tych przypadków użyto specjalnego różowego granitu z Asuanu. Cechą wspólną tych budowli jest to, że trudno określić ich prawdziwy wiek i przeznaczenie. Niewykluczone, że piramidy i fundamenty świątyń w Baalbek mają 1000 lat albo nawet i więcej. Czy są zatem dziełem nieznanej kultury?
Oczywiście przyjaciele niezwykłych zjawisk często plotkowali, że Baalbek mógł być rodzajem lądowiska dla statków kosmicznych. Jednak jest to raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę samą statykę i wielkość platformy. A przecież co my wiemy o lądowiskach dla statków kosmicznych? Zostawmy jednak te teorie na boku i przyjrzyjmy się bardziej naturalnym podejściom, skąd bierze się ten kamienny gigantyzm i jak też wyjaśnić, że ludzie w czasach starożytnych byli w stanie transportować kamienie na tak duże odległości, z czym dzisiaj mielibyśmy pewne problemy z całą naszą technologią. Również w tym przypadku istnieje kilka podejść, ponieważ na całym świecie pojawiły się dowody na to, że rasa ludzka mogła stworzyć zaawansowane cywilizacje na długo przed starożytnością i starożytnością Egiptu. Możliwym jest, że jedna z takich cywilizacji była odpowiedzialna właśnie za budowę trylitu w Baalbek. Raz po raz zdumiewające jest to, jak bardzo podobne są budowle na tym świecie, stworzone przez kultury, które rzekomo nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Przy wejściu do świątyni w Baalbek można znaleźć na przykład trapezoidalny kształt. Nie musi on więc wcale wskazywać na konstrukcję świątyni Rzymian. Kształt ten znaleziono jednak w budowlach inkaskich i w Egipcie. Kontakt między Egipcjanami i Rzymianami jest oczywisty, ale jak to się stało, że piramidy i trapezoidy były budowane również na kontynencie południowoamerykańskim? Alternatywni badacze wciąż podkreślają, że istnieje związek między tymi budowlami, którego nie chce dostrzec stara archeologia i nauki przyrodnicze. W tym miejscu musimy również zdać sobie sprawę, że archeologia istnieje dopiero od około 200 lat. W tym czasie wiele już wykopano i wiele się dowiedzieliśmy o poprzednich kulturach, ale w żadnym wypadku nie możemy wiedzieć wszystkiego i nie znaleźliśmy wszystkiego, co leży uśpione gdzieś pod ziemią. Niewytłumaczalne pomniki, takie jak trylit czy sfinks, przypominają nam, że powinniśmy mieć otwarte umysły i wystrzegać się prób wyjaśniania wszystkiego za pomocą znanych faktów. Również nauka musi pozostawiać miejsce na nowe rzeczy. Kto zatem mógł pracować w Baalbek, tego ostatecznie nie wiemy. Wiemy tylko, że Rzymianie najprawdopodobniej nie budowali fundamentów pod świątyniami, a więc musiała to być jakaś starsza kultura i najwyraźniej dysponowali do tego lepszą techniką niż nawet my dzisiaj. Powiedz nam teraz, jakie jest Twoje wyjaśnienie tych niezwykłych transportów kamieni w starożytności i gigantycznych kamiennych pomników? Czy wierzysz w działanie jakiejś tajemniczej technologii, czy też potrafisz wyjaśnić te zjawiska w całkiem naturalny sposób? Będziemy wdzięczni za Twoją opinię. Pamiętaj, żeby polubić ten film, wspomnieć na początku o swojej subskrypcji, jeśli tylko ją masz. I do zobaczenia następnym razem na naszym kanale.